Siemanko, z tej strony Elio, Atari Retrofan. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać dwie gry, przy których spędziłem ogromną ilość godzin. Była to ilość godzin zdecydowanie większa niż ta, którą poświęciłem na, nie wiem, misję Freda, może nawet na Robbo. Był to czas, który był porównywalny z graniem w Riverite. Są to dwie gry logiczno-zręcznościowe, bazujące na Tetrisie, którego wszyscy znają. Pierwsza z nich to jest Tigris, chyba to jest niemiecka gierka. To jest typowa zasada, tak jak w Tetrisie. Lecą z góry klocki, musimy je ustawiać tak, żeby wykasować linię. Natomiast to, co wyróżnia tą grę w porównaniu do Tetrisa, to jest skomplikowaność klocków, które się tam pojawiają. Nie jest to kilka prostych, tak jak było w oryginalnym Tetrisie. Tutaj jest dużo więcej klocków, są niektóre naprawdę skomplikowane, jeżeli chodzi o kształt i bardzo potrafią popsuć zaplanowane jakieś ułożenie, skomplikować całą sytuację i przez to według mnie rozrywka i rozgrywka jest dużo ciekawsza. A drugą gierką jest polski Trix, też opierający się na zasadzie Tetrisa, ale polegający na tym, żeby nie kasować całe wiersze, tylko trzy identyczne symbole w poziomie, pionie lub poskosie. Zapraszam do obejrzenia materiału. A więc zaczynamy od pierwszej gry Tigrisa. Jak widzicie już po ekranie tytułowym, jest to typowy klon Tetrisa, czyli studnia, spadające klocki i tyle. To, co wyróżnia tą grę, to jak wspomniałem wcześniej, to jest skomplikowaność tych klocków, które spadają. Są one dużo trudniejsze w układaniu niż te, które występują w klasycznym Tetrisie. Co nie znaczy, że klasyczny Tetris był jakiś prosty strasznie, bo tam z każdym levelem, wiadomo, klocki coraz to szybciej spadały, no i też trzeba było błyskawicznie podejmować decyzje, manewrować tym joystickiem albo tym krzyżykiem na Game Boyu. Natomiast tutaj jest dokładnie to samo, czyli klocki też będą spadać szybciej z każdym levelem, ale dochodzą nam dużo trudniejsze elementy, takie jak między innymi teraz widzicie, czyli to na przykład duże L. Możecie mi wierzyć, że to bardzo potrafi utrudnić życie w późniejszych etapach gry. Albo ten klocek, który właśnie teraz leci, to jest jakaś masakra kompletna. Czasami jak mamy pecha, to zostanie on wylosowany kilka razy w ciągu dosłownie paru rzutów klocków i przez ten klocek przegrywamy. Jak widzicie, już drugi raz leci. Jego kształt sprawia, że ciężko jest go gdzieś wkomponować i powoduje powstawanie tych wszystkich dziur, które uniemożliwiają kasowanie się linii, a przez co nasz poziom w jaskini klocków podnosi się coraz wyżej, coraz to wyżej, no i przegrywamy w końcu. Niemniej jednak, jak długo gramy, długo ćwiczymy, coraz bardziej główkujemy, przewidujemy to, co może nastąpić, szykujemy sobie jakieś miejsca do włożenia tych najtrudniejszych klocków, no to jest realne naprawdę daleko w grze zajść, osiągnąć świetny wynik, tak jak tam po prawej stronie ten MD7284. No nie wiem, czy bym tak dzisiaj z marszu był w stanie pobić ten wynik, podejrzewam, że nie, ale pogrając kilka godzin, myślę, że wróciłyby te czasy w głowie, w których miałem naprawdę fajne rekordy w tej gierce i myślę, pan MD zostałby daleko w tyle. Gierka jest naprawdę wciągająca. Jeżeli ktoś nie jest osobą, która się łatwo poddaje po przegranych, tylko coś takiego go mobilizuje do dalszej gry, no to na pewno ten klon Tetrisa jest właśnie dla niego. W oryginalnego Tetrisa zagrywałem się strasznie długo z moim kuzynem na jego Game Boyu. Po już okresie Atari grałem na Super Nintendo, ale jednak ten czas spędzony z Tigrisem na 8-bitowym Atari najmilej wspominam. Najfajniejsza była to dla mnie gierka z tych wszystkich klonów, które grałem, które widziałem. I teraz po tych 30 latach, jak to często mówię, jest to kolejny tytuł, do którego wrócę z przyjemnością. I z chęcią spędzę przy nim parę godzin. Jak widzicie, czasami jest tak, że wydaje się, że już przegramy, a jednak szybkie gdzieś tam przesunięcie klocka, szybkie go obrócenie 2-3 razy, wkomponowanie go w jakąś lukę powoduje, że dalej jakiś tam... nie udało się teraz. Dalej jakiś tam cień szansy na lepszy wynik pozostaje, więc warto próbować do ostatniego klocka. Na końcu wpisujemy się na listę
i możemy zaczynać od nowa. Drugą grą w dzisiejszym zestawieniu jest polska produkcja Trix. Jest to też poniekąd klon Tetrisa, ale tutaj do studni spadają kolumny składające się z trzech elementów i w momencie ułożenia trzech takich samych elementów pionowo, poziomo lub na skos, elementy znikają. I reszta klocków, które są na nich, osuwają się w dół. Także wielkiej filozofii nie ma, aczkolwiek no, gra nie jest prosta. Tych elementów, które spadają do studni, jest bodajże 5. Są to te diamenciki, te okrągłe yin-yangi, czaszki, kwadraciki z logo Atari i takie kolumny. No i od samego początku musimy już zacząć się kombinować, zacząć już myśleć, który z tych pierwszych elementów, które już nam spadły, chcemy ułożyć, czy na przykład jak teraz spada kolumna, czy będziemy układać kolumnę, czy diamencik, bo takie spuszczanie na pałę nic nam kompletnie nie da i szybko grę skończymy. No, powiem wam szczerze, ja jakichś super wyników w tej grze nie miałem, bo była ona dla mnie wtedy, jak grałem 30 lat temu, no, mocno skomplikowana, nie umiałem jeszcze tak szybko przewidywać tego, co może nastąpić, już myśleć z dużym wyprzedzeniem, co chcę osiągnąć, jak ułożyć. No ale teraz od paru dni już się nią bawię i powiem wam, że osiągam już bardzo duże wyniki, gra się mega przyjemnie, a każda porażka, tak jak w przypadku Tigrisa, mobilizuje mnie do kolejnych nastu albo 10 minut przed telewizorem, dopóki moja pani mnie nie przegoni, albo dzieci nie wołają. Gierka grafiki nie ma jakiejś widowiskowej, fajnej, no ale w takich grach jest ciężko coś wymyślić. Natomiast sama grywalność, to jak gierka wciąga, według mnie jest naprawdę na mega wysokim poziomie. I poza tym, że jest trudna, jest też o tyle fajna, że dużo rzeczy tu się dzieje takich, których nie przewidzimy do końca. Czyli planujemy sobie jakiś układ, udaje nam się skosować jedno, drugie, ale nagle następuje taki moment, w którym gdzieś skasowana linia spowoduje, że wszystkie rzeczy, wszystkie elementy, które były na danej kolumnie, zaczynają osuwać się w dół i mamy takie szczęście, że to osuwanie powoduje automatyczne układanie się kolejnych linii poziomych, pionowych lub skośnych. I czasami tak się zdarza, o jak teraz widzicie, 3, 4, układamy jedno, a kasują się 4 wiersze. Ja sobie z czasem pomagałem, żeby takie sytuacje następowały, bo gromadziłem sobie w miarę możliwości oczywiście, bo to zależy co leci z góry. Na przykład yin-yangi, diamenciki, czaszki po lewej, a kolumny i znaczki Atari po prawej. Czyli jakieś takie zgrupowanie następowały tych elementów, no i później jak się udało jakiś tam wiersz skasować i nastąpiło osunięcie tych klocków, no to mogło się zdarzyć, większe prawdopodobieństwo było tego, że takie automatyczne kasowania nastąpią i mocno nam zredukują tą ilość wierszy, którą mamy i nie będziemy zbliżać się tak do górnej części studni, żeby uniknąć tej za szybko porażki. No teraz za szybko już poleciało i niestety koniec. W każdym razie obie gierki, które pokazałem w tym materiale logiczno-zręcznościowe, są naprawdę mega wciągające. Jeżeli ktoś ma możliwość zagrania na Atari, to szczerze polecam, a jeżeli nie, no to przynajmniej na emulatorze, chociaż nie jest to samo. Jednak trzymać joystick i ładować to wszystko z Atari jest lepiej. Jeżeli materiał się podobał, standardowo zostaw łapkę w górę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Na razie.